Baba ba, ba, ba. Cześć Czołem! Witamy Was serdecznie z Kambodży, z Mondulkiri, z miejsca, w którym mamy naszą plantację, która ma półtora roku po mojej lewej stronie Marcin Lugowski po mojej prawej stronie. Piotr Łysik, co się zmieniło od zeszłego roku? Mamy czapki. Bo jakbyśmy się nie wybierali na plantację, to zawsze dojeżdżamy tutaj przed południem i najczęściej w porze słuchaj, dlatego od razu to, co wszystko widzicie, to jest ten moment, w którym jest. Najbardziej słupowroku roku nie pada, zdarzało się w latach poprzednich, że w porze suchej zdarzały się deszcze. W tym roku jest wyjątkowo, niemniej świetnie sobie poradzimy, bo oczywiście mamy system nawadniający. Marcin, słychać o chyba w tle, nie? Słychać, na nim praktycznie stoisz. Główna rura systemu nawadniającego. Ten system, sam pofa rozprowadza wodę po całej plantacji, napędzana jednostką diesla, Działa idealnie, drzewka rosną bardzo dobrze, to są drzewka dwuletnie, półtora roczna. Tutaj mamy drzewko dwuletnie. Drzewko zaszczepione. Awokado i tutaj miejsce szczepienia. I jest to zdrowe drzewko. E, zaściółkowane. Drip pod drzewkiem. Główna rura. System sterujący. Tak to wszystko działa. Proste. Wsiadamy do naszego samochodu, który przetrwa wszystko. Nie będziemy go zmieniali, póki nie padnie. Potem go naprawimy jeszcze raz. I tak w kółko. I jedziemy teraz na plantację pierwszą. Do doliny przechodzimy się pomiędzy sadzonkami. Co widzieliśmy jadąc tutaj. To jest wyjątkowo sucha pora. Nie padało od dwóch miesięcy. Te drzewa, które widzimy, awokado, które są nawadniane, są najbardziej zielonym drzewem, jakie zobaczymy w najbliższym czasie. I po to właśnie to nawodnienie. Niemniej dzikie drzewa awokado, które spotykamy przejeżdżając przez cały kraj. Potrafią sobie poradzić, nawet w porze suchej, bez nabadniania. bo nie mniej, mamy zobowiązania względem biznesu, liczy się efektywność, dlatego dbamy o to, żeby pompa pracowała, grip pracował, jedziemy dalej. Marcinie, cóż to za akwen? Tu mamy jeden ze zbiorników wodnych e, farmy w Krągte w Montipiri. W sezonie mokrym tutaj wody jest dotąd. Czyli teraz mamy w okolicach 1,5 metra mniej wody, ale cały czas mamy jeszcze wystarczająco wody, żeby zasilić plantację przez. Resztę sezonu mógł chyba za dwa miesiące zacznie padać, zbiornik się zacznie napełniać od nowa. Jedziemy dalej. No, normalnie historyczny moment. Trochę przed czasem, zasadzenie niecałe trzy lata temu. Gdybym pił, to bym się lampkę szampana teraz tutaj rozprawił z Marcinem. Niemniej zróbmy to na sucho. Popatrzcie, Marcin. Pierwsze owoce awokado, has na plantacji w Mondulkiri. Oczywiście tak. Taki wybrykaczy. Nie zrywamy i trzymamy kciuki, żeby wszystkie inne drzewa uczyły się od tego jednego drzewa i powielały. Zatem, przedostatnie nagranie: za chwilkę podejdziemy bliżej drzewka i pokażemy trzyletnią roślinę. A za nami przykład tego, jaka jest różnica w naturalnym wymiarze drzew i roślin, które podlewamy, to są te wszystkie zielone nasze awokado, i tego, co widzicie w tle. Las deszczoły, kambodżalski. O tej porze roku, końcówka stycznia, kiedy tu nagrywamy, zamienia się w coś, co znamy z polskich lasów na jesieni. Drzewa w większości zrzucają liście i wygląda to tak smutno, a y, za kilka miesięcy znowu już będzie bardzo, bardzo zielone. Drodzy, teraz ja sam zamieniam się w słuch, odgrywając rolę drugoplanową albo jeszcze dalszą, gdyż to Marcin jest magistrem SGGW. Tak. Marcinie, co tu się dzieje? Opowiem. Jest Wewnątrz sadu, a pierwszego sadu w Modulkiri, Kiri. Trzyletnia plantacja awokado. Za mną jedno z drzewek. Drzewko już uformowane po drugim cięciu. W zeszłym roku mieliśmy w tych miejscach pierwsze cięcia. W tym roku poszły drugie cięcia, formujące. Drzewo jest uformowane. Dołem system kroplujący. Drzewko zaściółkowane, No. Czeka na owocowanie w przyszłym roku. Okun.